Witam. Dzisiaj powiem kilka podstawowych spraw dotyczących skal modalnych i akordów. Myślę, że są to podstawowe zasady, które każdy powinien wiedzieć i znać. Nastroimy może najpierw gitarę. Dźwięk E. H. G. D. A i E. Na kolejnych stopniach skali A-dur jońskiej, tej podstawowej, durowej, znajduje się 7 podstawowych trójdźwięków akordów, do których przyporządkowana jest jakby osobna skala. Stopnie są to po prostu kolejne dźwięki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, oktawa. I na pierwszym stopniu mamy akord A-dur. Jest to tak zwana tonika. Pod tą nazwą należy rozumieć nie jako jeden dźwięk, a tylko trójdźwięk A, cis, E. Drugi stopień, dźwięk H, zbudowany jest akord H-moll. Trzeci stopień, na trzecim stopniu zbudowany jest akord cis-moll. Czwarty stopień, akord durowy D-dur. Jest to tak zwana subdominanta, czyli pod nazwą subdominantą kryje się nie jeden dźwięk, tylko po prostu D, Fis, A, trójdźwięk. Kolejny stopień, piąty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na piątym stopniu zbudowany jest akord E-dur. Jest to tak zwana dominanta, czyli dominanta jest to trójdźwięk E, Gis, H. Stopień szósty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na szóstym stopniu zbudowany jest akord Fis-moll. Stopień siódmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy. Jest na siódmym stopniu zbudowany jest akord molowy Gis 7-5 minus z kwintą obniżoną. I ósmy stopień, czyli oktawa, jest akord A. Przy okazji parę słów o interwałach. Interwał to po prostu odległość dźwięku od dźwięku. Interwał grany razem nazywa się harmonicznym interwałem, osobno melodycznym. I po kolei mamy pryma, odległość pół tonu, jest to sekunda mała, sekunda wielka, tercja mała, jest to interwał charakterystyczny, z którego budowane są akordy molowe. Następnie mamy tercję wielką, interwał, z którego budowane są akordy durowe. Kolejnym interwałem jest kwarta czysta, kwarta zwiększona, kwinta bądź kwinta zmniejszona. Brzmi to tak samo, tylko po prostu nazewnictwo jest inne. Grane od kwarty, zwiększając pół tonu, mamy kwartę zwiększoną, od kwinty obniżając mamy kwintę zmniejszoną. Kolejnym interwałem jest seksta mała,
Seksta wielka. Septyma mała. Septyma wielka. I oktawa. To są podstawowe interwały przez w obrębie oktawy. W większości podkłady rockowe opierają się na tak zwanych riffach. Używa się często interwał kwinty lub kwarty. Chcąc konkretnie zaznaczyć, kwinta nam nie określa, czy jest to dur czy mol. Jakbyśmy przynieśli ten dźwięk E tutaj i mamy dur, a dur, a mol, to dźwięki jakby zamykające są takie same. Dlatego grając kwintą po prostu nie określamy konkretnie, czy jest to dur czy mol. Chcąc zaznaczyć, że jest to konkretnie akord durowy czy molowy, po prostu nie lepiej użyć dla molowego tercji małej akordu, ale durowego tercji wielkiej.